Sanatorium Miłości okazało się wielkim sukcesem TVP, dlatego aktualnie stacja emituje kolejną edycję show. W poprzednich edycjach pojawiło się wiele barwnych postaci. Jedną z nich była m.in. Wiesława Judek. Pochodząca z Białegostoku seniorka nie znalazła miłości. Nie żałuje jednak udziału. Do dziś jest bowiem gwiazdą w swoim mieście, a szkoły zapraszają na spotkania z młodzieżą. To wzruszające, że o mnie pamiętają. Myślałam, że o mnie szybko zapomną, mówi Rewi Wiesia. Emerytka po zakończeniu programu nie chciała jednak udzielać się w mediach. Jak przypomina Tygodnik, na rozmowę do pytania na śniadanie długo nie dawała się zaprosić. Wtedy wybuchł mały skandal. Gdy po raz czwarty odmówiła udziału w programie, pokazano jej umowę, którą zawarła z TVP. W odpowiedzi podarła kontrakt, czytamy w Tygodniku. Jeszcze na stare lata trafię do kryminału, mówi Wiesława, dodając, że Kurski może jej naskoczyć, bo ona boi się tylko stwórcy. Trudno mnie przestraszyć, bo boję się tylko Pana Boga, oznajmiła.